Siema, jest to poradnik dotyczący robienia miniaturek w prosty sposób i moim zdaniem całkiem efektowny w programie GIMP. Wiem, że można na przykład to robić w Photoshopie i jest to, nie wiem, będzie chyba prostsze i efekty będą lepsze, ale GIMP jest dla odróżnienia darmowym programem i znając kilka podstawowych rzeczy można zrobić naprawdę dobre miniaturki moim zdaniem. Także zaczynamy od utworzenia pliku. Do miniaturek zawsze używam rozdzielczości HD, czyli takich o, dajemy OK. I tu jest nasze miejsce, w którym powstanie ta miniaturka. I musimy sobie otworzyć okna, tutaj przybornik i warstwy. I zaczynamy. Możemy sobie dać jakiekolwiek tło. Zacznijmy po prostu od pomalowania tła na może nie na czarno. Dobrze, niech będzie na czerwono. Czemu by nie? Także mamy już nasze tło. Tak, i tu mam kilka screenów z gry, które można w sumie tutaj wrzucić. O, tu jest moja postać, bo ostatnio robiłem miniaturkę. I co? Żeby była na przykład taka postać na miniaturce, wystarczy ją wziąć takie lasso i można ją po prostu wyciąć. Dobra, tutaj po prostu zaznaczamy tylko. Dobrze, po połączeniu tych dwóch kropek powinno się podświetlić naokoło miejsca, które zaznaczyliście. I w tym momencie możecie na przykład kliknąć, wyciąć po prostu ten obraz, usuwacie to tło. I wklejacie z powrotem. Już macie pierwszą warstwę. Czyli no po prostu rzecz, którą chcecie wyciąć. Możecie tu wstawiać kompletnie wszystko, co chcecie. Także przejdźmy dalej. Zawsze możecie stworzyć jakiś napis, tak? Ja zawsze używam czcionki. O, dokładnie tej. No i kolor, jaki chcecie, tak? Piszecie cokolwiek. Dobra. Powiększacie to. Myślę, że taka wielkość będzie dobra. Tutaj możecie wyśrodkować, macie różne opcje. I wystarczy, że przeciągniecie to, gdzie chcecie. Także tak, ten napis nie wygląda za dobrze. Żeby się ten napis jakoś wyróżniał, warto dodać jakiś cień do niego. No i aby to zrobić, trzeba tutaj włączyć kanał alfa na zaznaczanie, w opcjach zaznaczania powiększyć. Ja tak zawsze zwiększam o 10. Dodajemy kolejną warstwę przy pomocy tego właśnie tutaj oto przycisku i przytrzymując przycisk shift. Bierzemy pędzel, powiększamy go. Tak. To już jest na nowej warstwie, więc dajemy ją pod spodem. I zaznaczamy filter. Ja zawsze daję rozmycie kafelkowe tutaj. I już z przyzwyczajenia daję na 23 promień. I w taki oto sposób mamy tutaj taki cień. Postacią możemy zrobić dokładnie to samo. Dobra, jeszcze jedną rzeczą, jaką można zrobić, jest ramka wokół całej miniaturki, aby się jakoś wyróżniała. I robimy tutaj to samo. Zaznaczamy kanał alfa. Obramowujemy to wszystko, tak na 10 mniej więcej ja zawsze robię. Obramowujemy to wszystko tutaj. Dodajemy jeszcze jedną warstwę oczywiście. Zamalowujemy tutaj na tej warstwie. Możemy ją oczywiście zostawić tutaj, możemy ją przesunąć, żeby była nad wszystkim. I do tej warstwy też zawsze można dodać cień, czyli robimy to samo. Kanał alfa, nowa warstwa. To zaznaczenie powiększymy po prostu. O, też o 10. Malujemy na czarno, no bo to już jest... Ups. W tej warstwie. I malujemy na czarno, no ale to już jest w sumie dowolność, możecie na każdy możliwy kolor, na przykład nie wiem teraz, a w sumie wezmę biały. I po prostu maluję tym białym, filtry znowu, rozmycie. I mamy tutaj nasz efekt, no z białym to nie wygląda jakoś super, ale może tak być. Dobra, ale jeżeli wam się na przykład nie podoba jeszcze to stare tło, możecie je po prostu usunąć i wstawić nowe, jakieś losowe, na przykład, nie wiem, tu mam jakieś. Wrzucacie to, przenosicie z folderu. No i macie jakieś tło dodatkowe. Jeżeli chcecie w waszym tle wyróżnić jakiś element i po prostu, żeby nie był pokazany, to możecie po prostu znowu lasem zaznaczyć wszystko, wziąć, nie wiem, jakoś otoczyć. Kiedy to wszystko jest już otoczone, dodajecie po prostu nową warstwę, dajecie zaznaczanie, obramowujecie to wszystko i macie ramkę, którą po prostu zamalowujecie na jaki kolor wam się podoba, na przykład czerwony. W tym momencie macie już zaznaczone. Mogę w ogóle zrobić wcześniej rozmazane, ale trudno. Zaznaczamy jeszcze raz. Tutaj o. To już nie zajmuje długo. Po zaznaczeniu wycinamy element. Dajemy nową warstwę. Wklejamy z powrotem. I wklejoną warstwę dajemy na spód. Dodajemy filter. No i tak oto możemy wstawić z powrotem w to samo miejsce. I mamy zamazaną tajemniczą roślinę. I także co? No to by było już w sumie na tyle. Tak wygląda już moja miniaturka na koniec. I aby ją zapisać, należy plik wyeksportować jako. Zaznaczacie wasze miejsce docelowe. I po zaznaczeniu miejsca docelowego dajcie wyeksportuj. Znowu wyeksportuj. I proszę bardzo, macie waszą miniaturę już gotową do wgrania. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wszystko spodobało. Jeżeli tak, zachęcam do zostawienia oceny.
i subskrypcji pod kanałem, gdyż to pomaga. Także widzimy się w następnym poradniku lub na jakimś gameplayu. Także też zachęcam do obejrzenia. To było na tyle. Siema!